W ostatnich dniach układ niskiego ciśnienia odpowiadał za pogodę w całym naszym kraju. Natomiast jutro w miejsce niżu pojawi się układ wysokiego ciśnienia. Patrycja Kasperczak, witam serdecznie. Zapraszam na pogodowe szczegóły. Nadchodzącej nocy, jeśli popada, to w części wschodniej oraz tutaj południowej naszego województwa, na pozostałym obszarze bez opadów, na termometrach do maksymalnie 12-13 stopni, a jutro od 20 na północy do 21-22 lokalnie na pozostałym obszarze. Opady deszczu, słabe opady deszczu w części zachodniej, lokalnie na wschodzie. Na ogół zachmurzenie w ciągu dnia duże, ale jest też szansa na to, że za chmur wyjrzy słońce. Burzowo będzie jutro w części wschodniej i południowo-wschodniej naszego kraju, na pozostałym obszarze już bez tych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. W całej Polsce wyrównana temperatura od 19 do maksymalnie 21-22 kresek. W najbliższych dniach poprawa pogody już raczej nie powinno padać, chociaż środa jeszcze gdzieniegdzie może być deszczowa, ale w czwartek i piątek już raczej pogodnie. Czwartek poniżej 20 stopni, oczywiście mowa o temperaturze, w środę 24, natomiast w piątek maksymalnie 22 stopnie. I to tyle informacji. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.